Spójrzmy teraz na ćwiczenie szóste. Mamy na początek wyznaczyć sobie taką sumę. No i tutaj koniecznie spójrzcie do książki, bo mamy tutaj narysowany diagram. Czyli tak, jeżeli spojrzycie, no to zbiór A, może tu sobie wypiszmy, zbiór A składa się z takich elementów jak 1, 2, 3 oraz 7. 2, 3 oraz 7. Zbiór B składa się z takich elementów jak 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 oraz 6. Natomiast zbiór C, no tutaj trzeba dobrze spojrzeć, tak? Czyli tak sobie w myślach obrysować kształt tego naszego zbioru C, czyli mamy 3, 5, 6, 7, 8 oraz 9. No i teraz tak, mamy sumę tych dwóch zbiorów, czyli wypiszemy sobie wszystkie elementy ze zbioru A, czyli te, i dorzucimy elementy ze zbioru B. Mamy 1, 2, 3, 7. No i teraz zbiór B, to tak, dwójkę już mamy, trójkę mamy, czwórki nie mamy, piątki i szóstki także nie. I to będzie nasza suma, czyli należałoby to sobie jeszcze uporządkować. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7. Spójrzmy na taką sumę, czyli wypiszemy sobie wszystkie elementy zbioru A, czyli te, które mamy tutaj. 1, 2, 3 oraz 7. No i dorzucimy elementy ze zbioru C, czyli trójkę już mamy, piątkę, szóstkę, ósemkę oraz dziewiątkę, tak, no bo siódemka już tutaj występuje. No i znowu należałoby to sobie uporządkować. I może tu zapiszmy. Mamy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 oraz 9. Następnie tutaj mamy sumę takich dwóch zbiorów, czyli w zbiorze B mamy te liczby, czyli 2, 3, 4, 5 oraz 6. Dokładamy elementy ze zbioru C, czyli tak, trójka już jest, piątkę też już mamy, szóstkę też mamy, czyli 7, 8 oraz 9. No i to już mamy w sumie nawet uporządkowane. No i ostatni przykład, czyli to ma być suma tych trzech zbiorów, czyli najpierw elementy zbioru A, czyli 1, 2, 3 oraz 7. Następnie B, czyli tak, dwójkę już mamy, trójkę już mamy, czyli 4, 5, 6. 4, 5 oraz 6. No i jeszcze C, czyli tak, 3 już mamy, piątkę mamy, szóstkę mamy, siódemka też już jest, ósemki i dziewiątki nie ma, czyli należy jeszcze dopisać te dwa elementy. No i znowu to sobie uporządkować, czyli mamy 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8 oraz 9. No i mamy sumę. A w podpunkcie B będą nas interesowały iloczyny. Czyli tutaj mamy iloczyn zbioru A i zbioru B, czyli szukamy części wspólnej, czyli tych liczb, które będą występowały i w zbiorze A, i w zbiorze B. I tak, widzimy, jedynka nie będzie częścią wspólną, bo występuje tylko w zbiorze A. Dwójka jak najbardziej, trójka też i siódemka już nie, czyli tu mamy tylko dwa elementy, 2 oraz 3. Tutaj mamy część wspólną zbiorów A i C, czyli mamy ten zbiór i ten. No to porównujemy, jedynkę mamy tylko w jednym zbiorze, dwójkę też, trójkę też, ale siódemka, widzicie nam, a trójka, przepraszam, też jest tutaj w zbiorze C i siódemka także jest, czyli tutaj dostaniemy dwa elementy, czyli mamy 3 oraz 7. Jeżeli chodzi o B i C, to porównujemy sobie te dwa zbiory, czyli tak, dwójki nie mamy, trójka nam się powtarza, możemy już sobie ją zapisać, następnie czwórka nie, piątka tak, bo mamy w dwóch zbiorach i szóstka też, czyli jeszcze piątka oraz szóstka. No i tutaj na końcu mamy iloczyn trzech zbiorów, A i B i C, czyli to znaczy, że to muszą być te liczby, które występują we wszystkich trzech zbiorach. No to spójrzmy. Jedynka, no tylko jest w jednym, dwójka jest tu, ale w tym zbiorze już nie ma.
Trójka jest, może zmienimy sobie kolor, zobaczcie. I w tym zbiorze, i w tym, czyli to będzie nasz iloczyn, tak, to obliczymy. Siódemka jest tylko w tym zbiorze, a tutaj nie ma. Ósemka tylko w tym zbiorze, dziewiątka też nie należy do iloczynu, czyli tutaj otrzymamy zbiór jednoelementowy, mamy tylko trójkę.